Nie są zadowoleni ani parlamentarzyści, ani samorządowcy, ale przede wszystkim mieszkańcy Suwalszczyzny. Minister infrastruktury prawdopodobnie zarekomendował w Brukseli krytykowany w regionie wariant przebiegu Via Carpatii, wiodący z Ełku przez Knyszyn do Białegostoku. Według najnowszych informacji Europejska Rada do Spraw Transportu zaakceptowała tak biegnącą trasę, zanim prace analityczne zakończyła Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych. Ta, jak informuje poseł Jarosław Zieliński, ma dopiero wybrać wariant drogi w połowie grudnia. Zapreferowanym przez mieszkańców, samorządowców i parlamentarzystów przebiegiem Via Carpatii opowiedzieli się również premier Morawiecki i całkiem niedawno prezes PiS Jarosław Kaczyński. Interwencję w sprawie zapowiada poseł Jarosław Zieliński, zwolennik alternatywnego wariantu dwupasmowej drogi łączącej Augustów z Białymstokiem. Pod apelem o połączenie Augustowa ze stolicą województwa drogą dwupasmową podpisało się kilkadziesiąt samorządów. Ich stanowisko potwierdzili również eksperci tworzący studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe przedsięwzięcia. Do sprawy z pewnością jeszcze wrócimy.